Zobaczył i minął. Łukasz 10, 25-37. Czytając Ewangelię Łukasza o trzech osobach, którzy na swej drodze spotkali człowieka potrzebującego pomocy, dotknęły mnie słowa: zobaczył i minął. Zobaczyć i minąć. Co w swoim życiu zobaczę, a co mijam? Z czego to wynika? Że coś zobaczę i mijam. Stawiam sobie to pytanie i próbuję odnaleźć odpowiedzi w historii swojego życia. Jestem mężczyzną i muszę przyznać, że czasami jak na coś patrzę i wydaje mi się, że zobaczyłem, to w zasadzie nie widziałem. I wtedy na pewno ominę to coś lub kogoś. Jest to takie klasyczne zawieszenie się faceta. Kobiety takiej umiejętności nie mają i niestety nie mogą w tym mężczyzn zrozumieć. Tak więc mogę zobaczyć niby i minąć. A teraz w nawiązaniu do Ewangelii świętego Łukasza. O trzech osobach. Kapłanie, lewici i Samarytaninie, którzy na swej drodze zobaczyli leżącego, pobitego człowieka. Kapłan i lewita zobaczyli i minęli. Samarytanin zobaczył i nie minął. Pomijając te ułomności mężczyzn, o których wcześniej mówiłem, to faktycznie często coś widzę. Coś, co nie chcę zaakceptować, mijam, jak gdyby nigdy nic. Jak powietrze. Udając, że tego nie widzimy. Widzę, że ktoś nie może wyjechać, bo zakopał się samochodem w śniegu. Mijam go, bo niby nie widziałem, bo się śpieszę. Bo jak zatrzymam się i pomogę, to mogę zabrudzić swój czysty płaszcz. Niech inni pomogą. Komuś w sklepie wysypały się zakupy. A ja zobaczę i mijam. Niech sobie sam radzi. Ja muszę szybko iść. W moim towarzystwie ktoś kogoś obraża, a ja milczę. Co się będę wtrącał? Ktoś w moim towarzystwie obmawia inną osobę nieobecną w tym gronie. A ja milczę. To nie moja sprawa. Te przykłady potwierdzają, że często w życiu tak funkcjonujemy. Zobaczyliśmy i minęliśmy. Skąd wynika taka postawa? Gdy jeszcze sięgniemy do przypowieści z Ewangelii Łukasza, to myślimy, lewita, kapłan, oni powinni zareagować. Jak mogli minąć człowieka potrzebującego pomocy? Skandal, można by rzec. Jak łatwo oceniać innych, zobaczyć drzazgę w ich oku, a w swoim belki nie widzieć. Czy to nie jest moja i twoja postawa? Od innych wymagam, a wobec siebie zawsze tolerancja. Zobaczyć i minąć. Zobaczyć potrzebę bliźniego i zostawić go. Wiecie, kiedy to zrozumiałem? Że często tak czynię? Otóż do tego sam doświadczyłem i absolutnie nie oskarżam tej osoby, że tak wobec mnie uczyniła. A jestem jej wdzięczny, gdyż postawa tej osoby pomogła mi zobaczyć moją niewłaściwą postawę w swoim życiu. Jakże często zobaczę i mijam. Otóż poprosiłem jednego księdza o spowiedź indywidualną. Powiedział, że teraz nie może, ale za dwa dni, żebym się przypomniał. Przypomniałem się. Powiedział, że pamięta, ale ma mnóstwo spraw i powie mi kiedy. Faktycznie, miał wiele spraw i często wyjeżdżał. W końcu musiałem wyjechać i ja. Zastanawiałem się, czy podejść i przypomnieć się, czy zostawić, abym to ja mógł do końca zrozumieć zaistniałą sytuację. Zostawiłem. Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że dopuścił do tej sytuacji. Co do księdza, nie mam do niego pretensji. To Bóg. Jestem o tym święcie przekonany, dopuścił do tej sytuacji, abym to mógł zobaczyć. Jak często widzę potrzebę drugiego człowieka i mijam go. Zobaczę i mijam. Niech ten przykład będzie dla mnie i dla ciebie drogowskazem. Jak nie powinniśmy postępować? Jak wobec tego? Tak jak Samarytanin. Zobaczyć i nie minąć. I pomóc. I to wszystko. Amen.